Jak? Powiedzcie mi, jak ja mogłem pominąć te 5 skrzynek? Jak? Dlaczego tak? Co to ma znaczyć? Halo! Nie, ja idę aż do toalety. Ja muszę się załatwić, bo to przechodzi ludzkie pojęcie. Hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Smurfów Las, dziś Gargamel zaprasza was. A tak naprawdę, hej dzieci, jeśli chcecie zobaczyć Pomidora Rage, dziś zaprasza was na Crasha The Wrath of Cortex. I to się nie rymowało, więc zwaliłem to, haha. Dobra. Ten poziom to jest jedno wielkie nieporozumienie, więc hatfu na niego. Gold Rush, tutaj będzie japońska nazwa, a my za ten czas wbijamy sobie bardzo serdecznie do tego poziomu. Do jednego z dobrych poziomów i w zasadzie dosyć ciekawych. Ale o tym opowiem. Witam państwa bardzo serdecznie na tym oto poziomie. I w ogóle mamy dwie maski Aku Aku. Nie wiem, czy zwróciłem na to uwagę wcześniej. Jest to dosyć bardzo interesujący poziom. Nie wiem, czy widzicie licznik skrzynek, ale jest to jedyny poziom w ogóle w całej serii Crasha, który ma najwięcej skrzynek z całej gierki. Serio. Ponieważ nie było jeszcze takiego poziomu, który miał tyle skrzynek w poziomie, bo on ma aż, jak widzicie, 209. Co wiąże się z tym, że jak zgubimy jedną skrzynkę, to szczerze wyrywam sobie włosy z głowy. I to mówię już szczerze. Bo serio, zgubienie tutaj jednej skrzynki to jest po prostu śmiech, żałość, gniew i nie wiem, i jakie mogę jeszcze epitety tutaj powiedzieć. Po prostu śmierć w tym poziomie równa się z rage'em. Tyle mogę powiedzieć w dużym skrócie. Ale dobra. Poza tym, że jest to jedna z ciekawostek, gdzie tutaj jest to jedyny poziom w serii Crasha, który ma największą ilość skrzynek, to jest jeszcze jedna ciekawostka, o której wspomnę zaraz, ale najpierw opowiem wam o tym, że jest to drugi poziom w całej... Jezus, nie, to się nie dzieje naprawdę, to się nie dzieje naprawdę. To, co teraz miał... Nie, nie. To się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Autentycznie nie. To się nie dzieje naprawdę. To nie miało miejsca. Ale do rzeczy. Do rzeczy. Jeśli chodzi o ten poziom, to jest to drugi poziom w serii, nie licząc oczywiście Avalanche, bo Avalanche był pierwszym, gdzie w bonusie zamiast iść w prawo idziemy w lewo, jak widzicie teraz. To jest też taka druga ciekawostka. Kurde, znowu to samo! Ale dobra, przejdźmy teraz do tej ciekawostki, o której chciałem wspomnieć, ponieważ cały czas failuję w bonusie, a mamy już ponad 1,5 godziny na nagraniu. Bo godzina i 32 minuty. Więc tak, nazwa poziomu odnosi się do wydarzenia z XIX wieku, bowiem istniało coś takiego, lub wydarzyło się coś takiego jak gorączka złota w Kalifornii. I kiedy odkryło się złoto w Coloma w Kalifornii, wiadomości przyniosł, jakby wiadomości tak bardzo szybko się rozpowszechniły o tym wynalezisku, że od tego momentu pojawiło się około 300 tysięcy poszukiwaczy, którzy chcieli właśnie poszukiwać owe złoto. No i większość nowo przybyłych to stanowili Amerykanie. I mogę też tutaj dopowiedzieć, że gorączka złota przyciągnęła również dziesiątki tysięcy z Ameryki Łacińskiej, Europy, Australii i Azji. Dlatego mówię, to jest taka ciekawostka, którą nie wiem, czy mogę brać do siebie tak bardzo mega fest, ponieważ Wikipedia Crasha tak to między innymi przedstawiła, że Gold Rush tam właśnie za granicą jest dosyć
ciekawym wydarzeniem. Bo coś takiego faktycznie miało miejsce. No ale może jest tak, może jest inaczej, nie wiem. Nie kwestionuję tego. Wiem, że chcę się dostać do ścieżki śmierci, żeby zdobyć żółty dżem. Ponieważ żółty dżem pozwoli nam do żebyśmy mogli wrócić do poziomu kompaktor reaktor. I tak, drugi poziom, o którym wtedy wam wspominałem, ten wiecie, ten latający poziom w pierwszym Warpromie, to było Tornado Alley. Właśnie sobie teraz przypomniałem jego nazwę. W tym momencie, serio. Tak musiałem się na spokojnie zastanowić. I teraz sekcja z wagonikiem, gdzie kwadratem możemy robić coś takiego, a X-em po prostu przyspieszamy. Nie. 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 Ja pierdziele, no nie mówcie. Serio, coś takiego odwaliłem. Jezus Maria. Mam pomysł, ja się zaraz tam cofnę. Ja przejdę tą ścieżkę z żółtym dżemem i ja się tam cofnę. Teraz czekamy. Jest akuaku, dobra. Po zrobieniu tutaj tej sekcji ja się cofam tam i cofam się po tą jedną skrzynę. Chyba, że się nie będzie dało. A jak się nie będzie dało, to o mój Boże, ale ja się zdenerwuję, nie? Wtedy trzeba będzie powtarzać cały ten poziom od zera na 100%. Ja pierdziule, no nie, no to nie, to się nie dzieje naprawdę, serio. Jeszcze głupotą było to, że ja zniszczyłem ten checkpoint. Ale dobra, może jest szansa, że ja tam będę mógł wrócić. W ogóle to jest dziwna logika tego TNT, co ci ziomkowie tam wypuszczają. W ogóle ci ziomkowie trochę mi przypominają tych burmistrz, tego burmistrza z Jacka i Dextera jedynki. Ale to tak przez chwilę mi przypominało, ponieważ mam takie kapelusze, jak ten burmistrz. No ale niestety ani trochę, ani trochę z wyglądu nie przypominałem tego burmistrza z Jacka i Dextera. The Precursor Legacy. Ajajajajaj. Dobra. Jest szansa powrotu? A nie, tutaj jest check. Tak? Ty. Ej, jest jeszcze szansa, że zrobimy ten poziom. Ej, ludzie, jest szansa. O lol. O lol. Wow. Ja myślałem, że tam był checkpoint. Ja przez chwilę nie ogarnąłem petardy. Boże święty. Ja pierdziule. Dobra, słuchajcie, ja się teraz skupiam, nie? Widzimy się tam przy ścieżce śmierci. A, dobra, bo ja ominąłem tego checkpointa, dlatego tak się stało. Już wam powiem, że dostałem wtedy... Ja nie będę tego już komentował, ja po prostu dostałem takiego mindfucka przez to, że pominąłem tą skrzynkę, że nawet nie zwróciłem uwagi, że ja checkpointa nie niszczyłem wtedy. Dobra, ale ważne jest to, że będziemy mieli 100%. Już teraz wierzę w to, że będzie 100%. Już teraz nic nie pozostanie mi do... wątpliwości, żebym nie było tego 100%, bo 100% będzie, na 100%. Jakkolwiek to brzmi. Ale przyznam, że miałem przez chwilę moment takiego zwątpienia trochę. Że dzisiaj chyba mam nie farta, jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję nagraniową. Zaraz jest checkpoint. Powiedzcie, że się uda, proszę, powiedzcie, że nie będę musiał powtarzać tego poziomu, żeby zdobywać tutaj ten 100%, w sensie wiecie, no. No wiecie, o co mi chodzi, o klejnot. Bo relikt to ja wiem, że ja będę musiał tutaj powtarzać ten poziom, ale mi chodzi bardziej o klejnot, żeby były wszystkie klejnoty i kryształ zebrane. Bo serio, ja wtedy strzelę takiego soczystego rage'a, jak się okaże, że znowu jakiejś skrzynki zabraknie, że to jest hit nad hitem, że chyba znowu do toalety pójdę z wrażenia.
Ale wiecie, wy przynajmniej możecie skorzystać na tym, że wy będziecie mieli ubaw po pachy, bo każdy wie, nie od dzisiaj, że fejle Let's Playera i jego rage są rzeczą chyba najpiękniejszą w Let's Playach, jak ktoś rage'uje lub ktoś w ogóle. A zwłaszcza jak ja oglądam często ten Fail in Speedrun. Fail in Speedrunning, czy jakoś tak się to nazywała ta seria. To jest w ogóle też hit nad hitem, jak ludzie potrafią rage'ować w tych poziomach i w ogóle w tych grach. Bo ogólnie to mowa o grach, że oni tam w różne gierki grają, nie? Oj, kryształ bym pominął, to by był dopiero hit. Taki niesmaczny hit. Takie wiecie, przeterminowane ciasteczka hit. Teraz chwila prawdy. Jest, mamy 100%, mamy 100%. Nie, ludzie, mamy to! Mamy to! Jest! Mamy to, jest! Dobrze zatem. 22 poziom zaliczony, więc czas na ostatni poziom. Crash and Burn. Tutaj będzie japońska nazwa, wbijamy na pełnej. Crash, you've been a naughty boy. But now that's going to end. Moi drodzy, ten poziom, który aktualnie sobie teraz będziemy robić, jest dosyć kultowym poziomem przez internet, przez fanów i w ogóle przez chyba wszystkich tutaj żyjących na naszej planecie Ziemi. Bowiem ten poziom był właśnie pierwszym poziomem w tej niewydanej do dzisiaj gry z Crashem Bandicootem, która miała pojawić się przed tą grą, albo oryginalnie miała być właśnie tą grą, którą mamy teraz, czyli Mark Cerny Crash Bandicoot PlayStation 2 Game. Bowiem ten poziom był pierwszym poziomem, który miał testować mechanikę Crasha w otwartym świecie. Serio. Ten poziom właśnie taki oto... No to jest dosłownie ten poziom. Bo chciałem przez chwilę powiedzieć, że taki oto poziom był, ale tu chodzi cały czas o ten poziom, że ten poziom był pierwszym poziomem. I w ogóle ten poziom... Tak, wiem, że za dużo słowa poziom w jednym zdaniu, ale... Dajcie mi powiedzieć, zanim ktokolwiek zacznie mnie poprawiać, że ogólnie to tutaj miała być taka fabuła, że mieliśmy Coco ratować, bo Coco była zamknięta w klatce. Zresztą pewnie w trakcie, kiedy teraz gadam, to gdzieś z boku będą się screeny pojawiały z tego poziomu. Ewentualnie jak nie będą się pojawiały, to dam wam link do pewnej stronki, która umożliwia zobaczenie tych screenów odnośnie tych wyciętych rzeczy z Crash'a The Wrath of Cortex i ogólnie związanych z tą grą, z, wiecie, Crash Bandicoot PlayStation 2 Game. I w ogóle, ponoć za pomocą debug modu można dostać się do nawet sekcji, która miała pojawić się w tej gierce, w tej, wiecie, Crash Bandicoot PlayStation 2 Game. Bo ta sekcja jest w ogóle w kodzie gry. Serio mówię. Zresztą prawdopodobnie pod koniec, nie wiem, może tego poziomu zamieszczę krótkie wideo i cały link, że tak powiem. Jeżeli będziecie chcieli sobie to zobaczyć, to będziecie musieli sobie wejść w opis albo w sekcję komentarzy. A jeżeli chodzi o wspomnienia odnośnie moje za dzieciaka z tym poziomem, to bardzo lubiłem ten poziom. Nigdy nie sprawiał mi jakichś szczególnych problemów. Jedyne co to dostanie się do to ścieżki śmierci sprawiało mi ogromny problem, no bo przed tym to czasami się zginęło, a to wiecie, oznaczało tylko jedno: restart poziomu i tyle w zasadzie. I te papugi bardzo denerwowały. Ale dobra, ciekawostki odnośnie Crash and Burn. Poza tą, o której wam teraz wspomniałem, że jest to dosyć kultowy poziom, ponieważ to był pierwszy poziom w tym całym open worldzie z Crashem Bandicoot. Poziom jest podobny do Crash to Ash, co dla mnie nie widzę tutaj żadnego podobieństwa, no chyba że występuje ogień i takie właśnie oto sekcje, no to może wtedy. I właśnie w takiej klatce miała być Coco, ale widzę, że po Coco został szkielet, tak więc no... Coco, niech ci życie będzie miłe w tamtym świecie. Elementy tego poziomu wykorzystano jako wulkaniczne poziomy w Crashu 2 Entranced. O, i zaraz pojawią się pytania, kiedy Crash Entranced, ale
Myślę, że na te pytania odpowiem wam może pod koniec tej sesji, bo mam złe wieści odnośnie Entrance. Mimo, że Pyro został pokonany, to nadal powoduje erupcję wulkanu w tym poziomie, co mogę nawet zaliczyć jako taką dosyć ciekawą rzecz i mogę potwierdzić, ponieważ w tym poziomie wulkan faktycznie jest po prostu aktywny, więc no... Mogę powiedzieć, że jest to prawda, że pomimo, że Pyro został pokonany, to powoduje on te swoje efekty ognia, mimo że on już został wyłączony i uśpiony. W zasadzie to jeszcze nie został uśpiony, no bo nie ukrywajmy, ale to, że został pokonany, to jest jedno, ale Pyro powraca teraz w tej konfrontacji z Cortexem. Spoiler! No spoiler, moi drodzy, spoiler. Taki spoiler od aut w sumie. I giniemy sobie. Mamy kolorowy klejnot. I ten klejnot pozwoli nam dostać się do poziomu Banzai Bonsai. Znaczy, może nie dostać, ale zrobić go już na takie ultra 100%, że możemy klejnoty tam, wiecie, pozdobywać i tyle. Okej, więc lecimy se dalej. Znowu mamy szkieleta. Ja pierdzielę, ile tutaj osób musiało zginąć w tym poziomie? Ktoś sobie tutaj chciał zwiedzać wulkan i niestety... No, wulkan go popieścił i sobie zginął, hehe. Takie hehe bardzo śmieszne. Boki zrywać normalnie. I to by było na tyle ogólnie z tym poziomem. Już mamy ostatni kryształ z całej gierki, więc kryształy mamy zebrane. Yes! Mamy 100%! Nice! Woo! Udało się! Moi drodzy, właśnie mamy wszystkie poziomy zablokowane. Co za tym idzie? Jedyny dostępny poziom to jest walka z crunchem. Crunch time. Ale wiecie co? Ja w razie co sobie zapiszę. Tak w razie co? 59%. Wow! Ładny wynik. Bardzo ładny. Chcę sobie zapisać w razie co dlatego, że no może być szansa, że może mi się coś skraszować, a tego bardzo bym nie chciał. Tutaj będzie japońska nazwa i na samym starcie mówię, że o żadnych ciekawostkach wam nie powiem, dlatego że ciekawostki zostawiam sobie na ostatnią konfrontację z Crunchem, więc wlatujemy tu na pełnej. Congratulations, Crash. You should be proud of yourself. Not only have you collected all the crystals in record time, but you also defeated the elementals. Let Crunch and me be the first ones to congratulate you. By pummeling your sad bandicoot frame into a pulp. Come and get it. Okej, czas zatem na konfrontację z Crunchem. Więc tak to wszystko będzie się prezentowało. Po prostu, co tutaj się będzie działo, to wszystkie elementale będą wykorzystywane. W sensie, moc wszystkich elementali będzie wykorzystywana, żebyśmy mogli tutaj unicestwić Cortexa. I tak, ten boss nie ma w ogóle paska zdrowia, jak widzicie. Zupełnie mi przypomina to walkę z Wawa, gdzie... No... W walce z Wawa tam Crunch też nie miał paska zdrowia. No, ale muzyka tutaj jest dowalona, nie? Uwielbiam ten soundtrack. Ale na oko mogę wam powiedzieć, że Cortex ma 4 punkty zdrowia, a raczej Crunch, bo... No niby Cortexowi zadajemy jakiś tutaj cios, bo wiecie, tutaj mamy coś takiego, że... No... Sami widzieliście, co nie? No ale jednak ja uważam, że to nie do końca jest tak, że kurde...
walczymy z Cortexem, bo bardziej z Crunchem walczymy. Nie ukrywajmy tego. Ale ta muzyka powoduje jednak, że czuć ten finał. Mimo, że finał trochę taki jest do dupy, no bo nie walczymy tutaj tak bardzo z Cortexem. Tylko z Crunchem. No, jak widzicie, Lolo też powoduje, że jest w stanie elektryczność jakoś panować. Znaczy, panować nad elektrycznością. Dobra, pyk. Mamy to, udało się, unicestwiliśmy Cortexa i Cruncha. Speed Shoes! Udało się! Yes! Mamy to! Can't you ever let me win? What do you want from me, you cretin? Cortex! You realize that Crash may have collected all the crystals, but he doesn't have the gems. With the gems, we can resurrect the masks one last time and destroy that Bandicoot once and for all! Dobra, kredyty sobie skipniemy, dlatego że jeszcze zdążę wam je pokazać. No i jesteśmy z powrotem, moi drodzy. I tutaj się aktywowała winda. Wow! Ale zanim polecimy tam, to coś wam opowiem o czymś. Dostaliśmy 1% w ogóle za walkę z Cortexem, więc wow, 60% mamy, więc mamy już ponad połowę gry za sobą. Więc tak, mamy speed shoesy, czyli... Będziemy mogli robić teraz relikty na różne te, wiecie, na platynowe, tam złote, szafirowe, bla bla bla. Ogólnie u Kołka co powiedział, to to, że jeszcze nie wszystko jest stracone, ponieważ Crash nie zdobył wszystkich klejnotów. Co za tym idzie, mogą sobie ponownie obudzić elementale. Co za tym idzie, z Cortexem trzeba będzie jeszcze raz walczyć, ale myślę, że wszyscy się domyślili, że to nie była ostatnia konfrontacja z nim. I teraz lecimy sobie do tajnego warp roomu, gdzie tutaj mamy wszystkie poziomy zablokowane. Ale tak, te poziomy też wam pokażę. Potrzebujemy tutaj 5 reliktów, żeby aktywować, i to jest tak co 5, czyli wiecie, 5, 10, 15, 20 i 25. Tak jest. Więc dobra. Powinienem jeszcze zrobić backtracking do... Nie wiem, do poziomu chociażby kompaktor, reaktor, czy tam banzai bonsai, ponieważ tutaj już mamy wszystkie kolorowe klejnoty. Tak wam mogę pokazać. O, mamy wszystkie kolorowe klejnoty, więc mógłbym wrócić tam, ale myślę, że sobie to zostawimy na następną i zarazem ostatnią sesję, ponieważ w ostatniej sesji nie tylko zrobimy relikty, chociaż nie. To będzie na ostatnią sesję, czyli na... Następną, nie na tą co teraz będzie, czyli na sesję trzecią, ale na czwartą sesję. I tak, kiedy będziemy wracali do poziomów, to nie będę wracał do tych poziomów, gdzie nie zdobyłem na przykład jednej skrzynki i nie zdobyłem klejnotu, ponieważ te poziomy zrobię poza nagrywaniem, czyli H2O No, ten oto poziom będziemy robili sobie poza nagrywaniem, w sensie ja będę robił poza anteną. Te dwa poziomy będę robił poza anteną. Tutaj nic, bo tu mamy wszystko. I ten poziom będę robił poza anteną. A tak to wszystkie poziomy, gdzie potrzebowaliśmy tam kolorowego jakiegoś klejnotu, czy tam czegoś, to będę wam pokazywał. Więc tak, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapa w górę, komentarz. Jeżeli jesteś nowy, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek. Również zobaczenie inne moje socjale, pokroju grupa na Facebooku czy na Discordzie, żeby po prostu śledzić dalej moją aktywność, jeżeli chcesz. I mówię, napiszcie, czy podoba wam się komentowanie mojej serii z The Wrath of Cortex, w sensie te ciekawostki i tak dalej. Czy w fajny sposób jest prowadzona i ogólnie co sądzicie o tej grze.
ja będę kończył. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć. Pa, pa!